Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i w dzisiejszym odcinku z Dark Souls 2 pomożemy innemu graczowi rozprawić się na przystani niczyjej ze wszystkimi knypkami, którzy się tutaj kręcą. No właśnie zostałem wezwany. No mam nadzieję, że przysporzę temu komuś wiele pomocy, że wyciągnę do niego pomocną dłoń należycie. No ale spokojnie, tak rozwiniętą postacią pewnie nie będzie z tym problemów. Uchi-katana, katana nieznanego pochodzenia, wykonana dziwną, acz wyrafinowaną techniką. Wspaniałe ostrze katany tnie z niesamowitą precyzją, ale trzeba uważać, gdyż jego delikatna konstrukcja ulega szybkiej degradacji. No, młot kowalski miałem, odłożyłem do swojej skrzynki z przedmiotami. Nie będę używał, no nie mam takiego zamiaru. Ponieważ dla mnie jest troszeczkę za słaby. No ale dobrze, Hollow One 456. Czy pobiegłeś dalej? Ej, osobliwa maska. Witam, ukłońmy się, kulturalnie. Toż, no nie trafiliśmy z tym ukłonem, ale spoko. Mamy te same tarcze. Możliwe do kupienia w Majuli u sprzedawcy. Jedynie 2500 bodajże. Co, czekasz jeszcze na kogoś? Czy co masz zamiar zrobić teraz? Ja ci mogę oczywiście pomóc, nie ma problemu. Mogę też się ukłonić w bardziej dystyngowany sposób. Czy to coś zmienia? Może chodźmy. Tutaj. Czy jeszcze czekasz na kogoś? Nie, dobra, no to lecimy. Dobra, to wybaczcie, ale ja zgaszę papierosa najpierw. Dobra. W takim wypadku możemy iść. O kurcze. A widzicie, on będzie miał tak... No, on ma nadal tutaj ciemnie. A ja, jak wam mówiłem w jednym z odcinków, no troszeczkę zmian zaszło. Przynajmniej w moim tutaj gameplayu. Mój świat troszeczkę inaczej tutaj wygląda. Jeden koleś na górze, ale dobra, ten się nim zajmie, ja mu wyczyszczę dalej troszeczkę. Zresztą pokażę wam, w którym miejscu tutaj można wykonać pewną sztuczkę, kosztującą 4000, co prawda. Więc nie taka znowu sztuczka, po prostu dobre wykorzystanie przedmiotu. Ale która sprawia, że to jest autentycznie jasno. Widzicie ten wielki lampion na samej górze? Znaczy, no moglibyście powiedzieć, że to jest klatka, ale nie, to jest lampion. I tam w każdym razie można go odpalić. A jak się go odpala, trzeba włożyć klucz, taką kosteczkę sześcian, którą już raz włożyłem w jedne drzwi, w jednej z lokacji w Knieju Upadłych Olbrzymów. I wtedy lampion zapala się. Co jest tutaj bardzo ważne, bo to są przeciwnicy, którzy nie lubią światła. I nie mówię o tych tutaj, knypkach, żołnierzykach. Oni są prości jak barszcz do rozwalenia, ale o tych właśnie. O tych maszkarach. One nie lubią światła. Też można sporo za nie zarobić. Dobra, chodź. Zapraszam. Albo w sumie, wiesz co? Ty powinieneś drogę wyznaczać. Tutaj tak właściwie. Okej, okay, lecisz sobie na górę. Tutaj, tu nic nie ma. Możesz tutaj wejść, tu jest jeden przeciwnik. Albo w sumie mogę wejść też ja. Po prostu. Raz i dwa. Dobra. Nie, fajne jest to, że kiedy walczymy razem w jednym świecie, to duszę dostajemy oboje. A nie tylko osoba, która zabiła jakąś konkretną bestię. Więc naprawdę ładnie można się wzbogacić na byciu koleżeńskim. Tak samo jak w Grand Theft Auto Online dostać czasami punkty reputacji za bycie koleżeńskim i nagrody pieniężne nawet czasami w wysokości 2000 baksów. Tak jeszcze tutaj można dodatkowo zarobić to i owo. Nie, fajnie, że twórcy stawiają na koleżeńskość i bycie towarzyskim graczem. No trzeba się socjalizować z innymi po prostu. No ale okej, dobra. No i to jest właśnie najbardziej hardkorowa z rzeczy, czyli... Aha. Shit. Nie wiem, czemu się zapaliłem. Autentycznie nie wiem. Ważne jest to, że jest zapalona pochodnia. Tutaj nawet swojego czasu zostawiłem wiadomość, że trzeba używać tej pochodni, albo przynajmniej spróbować. No ci przeciwnicy boją się ognia właśnie. Rzadziej atakują i do tego jeszcze ukrywają się przed światłem. Ale okej, no skoro on oświetla drogę, to ja mogę zająć się tylko wycinką. Bo niby czemu nie. Ale okej, użyjmy jeszcze regeneracji, może... No, widzicie? Tak, jak się zasłania? Boi się tego światła, autentycznie się go boi. Dobra, w plecki. Ale chyba nawet nie było to potrzebne, gość dał sobie radę sam. No i tu jest pułapka, tutaj ile razy zginęłem? I chyba właśnie tak, to jest to miejsce, gdzie ja straciłem 12 tysięcy. Więc patrzcie, on sobie wejdzie. Tam jest jeden niby, tak? A teraz patrzcie, spadł jeden z góry, dodatkowo. I jeszcze na domiar złego oni są w stanie rozwalić ścianę nawet. Shit. Dobra, pomogę ci. W sumie sam pewnie wytrzymam tylko jeden cios w plecy. Jeżeli takowy nastąpi. Ale trzeba po prostu być zapobiegliwym i
machać mieczem wcześniej, zanim oni machną łapami w moją stronę. Dobra, tu jeszcze jeden. Ej, czy on nie walczy mieczem półtoraręcznym? Który ja też mam w swoim ekwipunku, ale go nie używam, bo wolę ten, który mam praktycznie od samego początku gry. No ale jest mega ulepszony. Nie, 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 to jest pułapka, koleś! Dobra, ja się zasłonię. Dobra, nie zginął. Mądrze. Okej, okay, a mogę otworzyć drugą? Nie, ty musisz, okej, okay, dobra. I tu jest sprzedawca, którego wy już niestety u mnie nie zobaczycie, bo on znika. Ale jeżeli jesteśmy kogoś w świecie, to widać tylko duchy postaci. To jest chyba jedyna postać w Dark Souls 2, u której można sprzedawać przedmioty. No i pamiętam, że ja sprzedawałem mu cały szmelc, jaki miałem aktualnie przy sobie. Chciałem się cofnąć, no i zginąłem. No i niestety duszyczki przepadły. Kiedy miałem się zamiar po niej cofnąć, to zginąłem po drodze powtórnie. No naprawdę niefajny motyw, niefajny. Dobra, no to skoro... Ej, już drzwi masz otwarte? Tamte? Nie. Ale tak tam nie przejdziesz. No właśnie. Dobra, ale ładnie sobie daję radę sam. Nie, czasami po prostu ludzie przyzywają innych graczy tylko dlatego, bo za właściwą pomoc, czyli za ubicie bossa w danej arenie dostajemy z powrotem nasze człowieczeństwo. O, i właśnie. Ale się świetnie składa, bo teraz on pokaże to, czego ja nie mogę wam pokazać u siebie, bo tego nie nagrałem. Czyli uruchamiamy dzwoneczek. Oj, koleś, wiesz, że stamtąd nie wyjdziesz już? Stamtąd jedynym wyjściem jest śmierć albo kość prowadząca do domu. Znaczy wiodąca do domu, tak właściwie. No... You have to kill yourself. Ej, wo. Albo nie? Czy on tam zabrnął? Nie, spoko, ale w każdym razie zadzwonienie w dzwonek powoduje przypłynięcie statku, który wygląda naprawdę upiornie, niczym statek widmo. No ale okej, no to idziemy za nim, skoro on tutaj dał jakoś radę się... Ej, czemu ja tego ostatnio nie zauważyłem? Przecież to jest takie oczywiste zejście. Aaaa, kurczę, tam moja spostrzegawczość. Zadziwia mnie czasami. Dużo masz kar, on już nie ma pochodni. Więc trzeba mu pomóc szybko, bo już życie w połowie. Okej, moja regeneracja już nie działa, więc mogę... No bo w sumie nie, nie muszę się nawet leczyć jeszcze teraz, spokojnie. Średnie leczenie zostawimy na później. Nie, ale inaczej fajnie się pokonuje Dark Souls z kimś, nie, naprawdę. Od razu czuję się człowiek raźniej. Nie tutaj. Okej, dobra, komuś się to przyda, no bo to faktycznie nie jest tu. Nie, jak to... Aha, tu jest normalne zejście. Jak świetnie. Można pokonać ze skokiem. Dobra, ale wiecie co, serio? Ja u siebie jeszcze tutaj nie byłem. Znaczy, stop, moment. Nie, tutaj jeszcze, tu jeszcze byłem. Tu jest ukryta ściana. Proszę bardzo, pozwól, że ci otworzę. Tu jest, patrz, hop. Zapraszam. Ej. Come on. Wejdź sobie i to rozwal. Oh shit. W niego trzeba trafić. No, udało się. Pięknie. Se podniesie tam małe fragmenty tytanitu. I to jest też bardzo fajny przedmiot. Podnieś sobie, podnieś. Ej, nie bierzesz tej skrzynki? Serio? Like really? A, bo przepraszam bardzo, to jeszcze w każdy z tych kości trupów zawierał sobie jakiś przedmiot. Więc najpierw to wyzbieram. Nie, spokojnie, tu nie ma pułapki, możesz brać. Śmiało. Ale w ogóle co on ma za maskę na głowie? W ogóle skąd ta peleryna? Nie, kurczę, chciałbym mieć pelerynę. Wiem, że tak naprawdę w walce ona nic dobrego nie przynosi. Tak wręcz można by powiedzieć, że by tylko przeszkadzała. No, ale wygląda kozacko, no. To już jak super bohater. A, i to też jest moja wiadomość. Moment, odczytam swoją teraz. Tak, przed tobą iluzoryczna ściana. Ktoś już skorzystał z tej wiadomości. No i bardzo dobrze, tam, było tam jest masa ciekawych przedmiotów w środku. Nie tędy, kolego, nie tędy. Podejrzewam. Tam były barierki. No, jak widzicie, taka lina może powstrzymać bohatera nawet. No tu możesz zeskoczyć, przynajmniej spróbować, ale jest inne zejście. Tutaj. Schodkami. Prosto na dół. Jakieś maszkary, coś? Wiaderko. Nie, żebym miał coś do wiader, nie, ale... O kurde, sorry. Nie widziałem, że z kimś tutaj walczysz. Obowiązek spełniony już? Tak szybko? Dobra, no to jak wracam do swojego świata, to ukłonię się jeszcze ładnie.
tyłem do niego. Znak wierności otrzymany i wracamy do siebie. Nie, ale widzicie, naprawdę opłaca się. Opłaca się, jeszcze raz powiem, opłaca się pomagać innym. Wymierne korzyści dla obu stron. On nie ma już maszkar u siebie, ja mam dużo dusz, które z chęcią zaraz wydam u babki w Majuli. Ale nie, jeszcze przed tym pokażę, jak wygląda moja wersja tej lokacji, bo jest to wersja odmienna od tej, którą teraz widzieliście. Może nie zupełnie inna, ale powiedzmy, że zostaje rzucone inne światło na tą sytuację. No ale okej, dobra, spokojnie, 12 tysięcy, mi tam nie przeszkadza, możemy tam iść. Proszę bardzo, lampion zapalony. I zobaczcie, ile on oświetla. No ale tutaj już pustki u mnie. Tak jak wcześniej zdążyliście zauważyć. No lubię czyścić lokacje kilkanaście razy z rzędu i wtedy przeciwnicy już się nie respawnują. Chyba najbliższy przeciwnik będzie w połowie schodów z prawej strony dopiero. No, więc patrzcie, proszę bardzo, tu już jest jasno. Więc maszkara, która tutaj się chowała u niego, no już na pewno by się nie wynurzyła. Nie mam takiej opcji. Ale też w pewne miejsce to światło nie sięga mimo wszystko. No ale tutaj jest jasno jak za dnia. Albo jeszcze bardziej. No ten koleś miał zawsze ze sobą pieska. No ale pieska już widocznie za dużo razy wyciąłem. Nie, piesek nadal jest. Chodź tu, chodź bliżej. No i tu jest przełącznik. Gdzie trzeba było włożyć ten sześcian za 4000. Ej, dobra, kolo. Ej, w sumie dwóch do mnie strzela. No dobra, włożenie tutaj tego przełącznika za 4000 powodowało właśnie zapalenie się tego lampionu. Ale dobra, to idziemy ich wyciąć. Statek już przyzwany, nie muszę dzwonić w dzwonki, żeby to się stało. No tutaj pustki. No troszeczkę mi się grało, no troszeczkę mi się grało po drodze. Ale mam nadzieję, że nie macie mi tego złe, zwłaszcza, że cały czas wcześniej mówiłem, że to będą raczej pocztówki moje z Dark Souls 2 niż pełny let's play od początku do końca, bo nie będę miał tyle okazji do nagrywania, ile razy bym chciał sobie po prostu pograć. Ale dobra, parę maszkar zostało. Boją się światła, ale tu jest na szczęście dla nich ciemno i mogą sobie tutaj żerować na niczego niespodziewających się graczach, ale tu już nie wyjdą. Więc regeneracja. Nie, inaczej warto sobie przed walką walnąć regenerację, bo wtedy w trakcie walki mamy po prostu odnawiane życie. Ale też w sumie na dystans można zawalczyć z nimi. Bam. Ej, też w sumie ja mam przecież nowy cud, którego jeszcze nie sprawdziłem. Dobra, jest Lokon. Zaraz się cofnie, ale ja go dopadnę. Ja 409, czyli więcej niż ja zadaję trzema cięciami mieczem. O, ale jestem teraz OP. Overpowered Paladin. Dobra, ten musi zeskoczyć z góry. Już spadł? Nie, jeszcze nie. Dziwne. Jestem przekonany, że tu na górze jest. No właśnie. Więc co taki niekoleżeński? Zresztą dobra. Backstab. Który go nie wykończył. No niektórzy są na tyle mocarni, że nawet można dziabać ich w plecy i tak się nic nie stanie. No to też jest moja wiadomość. Uważaj na trafienia krytyczne. Bo ja wtedy pamiętam, zginąłem. Otwierając tą skrzynkę. Ale dobra, spokojnie. Tutaj się nie zapala pochodni. Ej, jednak spadł do mnie wtedy. Bo niemożliwe, żeby tak po prostu się przyplątał. A czas wyskoku zadziała? Taaa, oczywiście. Teraz on wykonuje horyzontalne machania ręką i wiadomo było, że mnie nie trafi, bo byłem troszeczkę niżej. Dzięki schodom. Ha! Dobra, dobra. Ale tak. Można wejść sobie tutaj na górę, tak jak szliśmy z nim przed chwilką. Tam do dzwonka. A widzicie, tutaj zbyt często nie bywam. A tylko dlatego, że po prostu tutaj aż tak daleko nie chciało mi się biegać, bo wiem, że tutaj był tylko dzwonek i zamknięte drzwi. Które już tak w sumie dla mnie teraz nie są zamknięte. Bo udało mi się je otworzyć. Więc pokażę, dobra, tutaj spokojnie można przejść, dzwoneczek wiadomo. Mogę zadzwonić co prawda jeszcze raz, nie ma problemu. Tylko łódź już tam stoi, nie odpłynie teraz, bo zadzwoniłem. To wiadomo. Ale okej, normalnie tutaj zazwyczaj używałem kostki powrotu do domu, bo nie wiedziałem, że tu można się sturlać. Aaaa, jaki ja jestem mega turbo spostrzegawczy. Że tam skakałem na daszek. Tamten daszek. Tam, który jest teraz mniej więcej na wprost. Za, no tam. Tam na dole. O, teraz go dobrze widać. Na tamten daszek skakałem i wtedy jakoś ratowałem się. I dotarłem w inne miejsce, ale normalnie to kostka wiodąca do domu i tyle. I tyle w temacie. Dobra, drzwi zamknięte. Rzadko mi się to zdarza. A co w środku? Pustki. Jakaś wiadomość.
To jest iluzoryczna ściana? Ale ściemniają, kurde! Ale te deski... Tak wyglądają, aby to faktycznie była iluzoryczna ściana. Dobra, ja bym chciał, powiedzmy, ją rozwalić. Nie. Nie da się. Więc nie ocenię tej wiadomości. No nie zasłużył na podreperowanie zdrowia taką wiadomością. No i tutaj były drzwi, których otwarcie skróciło mi troszeczkę dystans potrzebny do przebycia. Tak właściwie otworzyło skrót po prostu. Mówiąc krótko. Dobra, coś tutaj ktoś? O, jeden pan z dwoma mieczami, ale spokojnie. Dobra, już ile? Jest 16 tysięcy? Ta, 600 tysięcy! Ej, ja bym miał 600 tysięcy dusz! A też niektórzy bardziej spostrzegawczy z was mogli zwrócić uwagę, że za te maszkary dostawałem wcześniej troszeczkę mniej dusz, niż dostaję teraz. A to dlatego, że w swoim ekwipunku mam założony specjalny pierścień. Srebrny sygnet chciwego węża, który powoduje, że zabici wrogowie dają więcej dusz, po prostu. Więc zrezygnowałem z szybszego uzupełniania paska wytrzymałości, czyli tego zielonego paska, na rzecz właśnie lepszego zarabiania. Bo skoro przeciwnicy po jakimś czasie po prostu znikają, już nie pojawiają się więcej... O właśnie, tutaj skakałem ostatnio. Znaczy nie, sorry, nie tutaj, tutaj właśnie. Z tego miejsca, na daszek. Tak, bam, i dopiero później otworzyłem sobie tamte drzwi. Otwierające skrót. No okej, ale w sumie mógłbym już... Oj, wybaczcie. Tak to jest, jak się tuż po obiedzie nagrywa. Musi się człowiekowi odbić czasami. Ale i tak musicie przyznać, że zrobiłem to w mega turbokulturalny sposób, bo chyba nic nie usłyszeliście. To był taki wewnętrzny back. A w ogóle po co to przytaczałem? Jak mogłoby się obyć bez tego i może byście nie zauważyli. Ale dobra, już koniec o tym bekaniu. No w końcu trzeba zobaczyć, co jest na tej łodzi. Chociażby. No, fajnie by było, jakbym nie zginął. Zacznijmy od tego. Ej, stop. Tam coś jest, ej. A przy okazji ja mam jeszcze zbyt dużo dusz, żeby wypuszczać się na jakieś większe eskapady. Szkoda by było stracić. Kiedy przekraczam magiczną granicę 10 tysięcy, to już wtedy kierunek jest jeden. Majula, po prostu. No ale ten kawałeczek mogę jeszcze wam pokazać, zanim tam się przeniosę. Co głosi wiadomość? Viva dla czary. Shit! No! No byłoby ze mną krucho. Gdybym nie miał takiej mocarnej postaci. Dobra, uleczmy się średnim leczeniem. Pyk. Dobra, czyżby wreszcie możliwość czarowania, bo tego jeszcze w dalszym ciągu nie mam. I sense power. No dobrze wyczuwasz, bo jestem mega turbo mocny. Heh, no, no miło, że zapytałeś w ogóle, czy chcę. Tak? Znaczy nie, serio nie. Nie słyszałem. Let us explore the limits of sorcery. Spoko, możemy. Co? Wzmocnij piromancji? Nie ma żadnych przedmiotów do wzmocnienia. Dobra, można... Jest! Nareszcie, czarodziejski kostur. Spoko. Jeden. Czemu miałbym kupować niby 16? Ale dobra, coś może jeszcze ciekawego. Zwiększa obronę przed magią, skraca czas wrzucania zaklęć. Nie, na razie nie potrzebuję tego. Brusznowo zioło mam, zioło brzasku tego jeszcze nie mam, ale nie potrzebuję. Kadzidło prostaka obniża o jeden wymaganą inteligencję wybranego czaru. Niby po co miałbym to kupić? Jak mogę kupić od razu zaklęcia? Wielką strzałę dusz już mam, czyli zaoszczędzone 3000. Moment, ciężka, wielka, jaka jest różnica? Oprócz ilości użyć. No dobra, wielka, ciężka strzała. Fala uderzeniowa, ej, wo, brzmi kozacko i nie jest taka droga. Nie, po prostu kupmy, bo nie wiem, czy gościu nie zniknie. Deszcz włóczni dusz. Kurde, też brzmi dobrze. Kupmy. Magiczna broń, nie, mam swoją. Pragnienie, co daje pragnienie? Tworzy ciepłą, przypominającą duszę kulę, która służy jako wabik i przyciąga do siebie wrogów. Aha. Ludzie tęsknią za tym, co stracili i pragną tego, czego nie mają. Być może nazwa tego zaklęcia głośno wyraża tę ironię. Nie, podobają mi się te opisy, naprawdę podobają mi się, zwłaszcza, że są po polsku. Dobra, to jeszcze może...
tą. Dobra, tą też. Inaczej, no oprócz zwykłej strzały mam już wszystko tutaj. No i oprócz tych dwóch ostatnich rzeczy. Magiczna broń to jest to, co widzieliście w intrze u mnie. Przez ułamek sekundy tam czarownik, czarnoksiężnik wykonywał cios właśnie taką magiczną bronią. No wygląda fajnie, ale ja nie potrzebuję magicznych broni, żeby zadawać dużo obrażenia. Okej, okay, powiedzmy, że tyle wystarczy. Pogadajmy jeszcze. The forces of magic and souls lie dormant in this land. It is a fitting place to hone my sorceries. No w sumie każde miejsce jest dobre na trening, nie? I suspect that I may even conjure up new spells here. Ej, on to potężny z ciebie czarnoksiężnik. Sorcery is yet a mystery even to me. Let us mature together, young pupil. Ale tylko, że troszeczkę wyczuwam instynkt ojcowski, taki paternizm troszeczkę z jego strony. To unleash the power of sorceries. But the power of each scroll is reliant on that of its owner. No właśnie, a ja w inteligencji nie mam zbyt dużo, a właśnie od inteligencji zależy siła zaklęć i możliwość ich rzucania. Bodajże mam 7 albo 8 w inteligencji. A zaklęcia, które mam, są od 14? Albo jeszcze więcej. Aha. Dobra, jeszcze troszeczkę. A nie, dobra, czyli już wszystko z twojej strony, tak? Dobra, ale skoro już nie mam ponad 10 tysięcy dusz, no to mogę iść zobaczyć, co jest na statku. Dobra, no to jeszcze rzucimy tam okiem przed końcem odcinka. No na pewno zdążymy. Przecież mam taką nadzieję, że teraz w tym momencie nie rozlegnie się, znaczy rozlegnie się pukanie do drzwi i będę musiał pilnie skończyć, jak w jednym z poprzednich odcinków, tym 9-minutowym, czy tam 10. Walkę z bossem wyczuwam, bo te znaki przyzwania tutaj nie są na pewno bezpodstawnie położone. No, przyzwijmy jednego upiora, przyzwijmy drugiego. True life can. Ej, a wy skąd się tutaj wzięliście? No i to jest grubo nie fair, bo on mnie trafił, a ja jego nie. No. Na szczęście nie spadłem tam w dół. Ej, 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 wow, 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 wow. Uspokój się. Chill. Okej, okay, uda mi się przyzwać tego jednego gościa, czy nie? Uleczmy się średnio w międzyczasie. No tak wygląda arena walki z jakimś bossem. Szczerze. Ale kurczę, no gościu się nie pojawia. No ewentualnie mógłbym tamtego czarnoksiężnika trafić moją cudowną włócznią z błyskawic, ale nie. Dobra, wejdźmy. Już nie, koniec tego czekania. Odcinek zbliża się powoli do końca, trzeba ruszyć do przodu. No, jak widać, bez glokonu też się da. Nie, i serio, po to było tyle tych znaków przyzywania, bo tu jest paru łebków po prostu? Wow, i łucznik jeszcze gdzieś tam daleko, pewnie w bucianim gnieździe. Bo to by było najlepsze miejsce dla łucznika w tym momencie. Dobra, Estus. Jeden z pięciu, też udało mi się parę fragmentów znaleźć po drodze. A, tam jesteś, dobra, widzę cię, kochanienki. Ale tu nic nie ma? Pod schodami? Nie. Klatki nierozwalalne. Ej, jedno mi się udało przyzwać. Upiora, siema. Ukłonik. Sorki. No, ale powiedzmy, już nie stoimy tam dłużej, bo zaraz zgarniemy po strzale. Ale spokojnie, zadbam o to, żeby już nikomu ten pan nie przeszkadzał więcej. Tam na górę nie wejdę, pozostaje jedynie co to zmienić kurs tej łajby, albo... Znaczy nie no, kurs nie mogę zmienić. Albo wejść tutaj, do kajuty kapitana. Przynajmniej tak mi się wydaje, przynajmniej. No chodź, 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 zapraszam. O, shit, no faktycznie tam coś może być. Jeszcze to, że brodzę po kostki w wodzie wcale... Wcale mi to humoru nie poprawia, ani trochę. Dobra, regeneracja przed. Just in case, na wszelki wypadek. Dobra. Dzień dobry. Zręczny strażnik. Wow. Ej, bardzo zręczny, bo ma 4 ręce. Okej, dystans.
Wow, shit! Dobra, jednak starczą, będziemy biegać, jednak starczą. Mocny jest. Ten tam strzela emisją mocy, ale ja mam włócznie błyskawic i to więcej mu pewnie zabiera. Dobra, jeszcze jedną zdążę chyba. Okej, a może jeszcze jedną? Dobra, jednak tarcza. Nie, naprawdę, walka z bossami, kiedy ma się zaklęcia na odległość, plus jeszcze ma się pomoc jakiegoś gracza, to naprawdę można dać sobie radę. Winner! Woo! Dusza zręcznego strażnika. Ej, w sumie nie powinny być dwie. Dobra, kłońmy się ładnie naszemu pomocnikowi Omar and Mot. Czy Mow. No, jeszcze pomachajmy. Cześć, na razie. Dzięki. Byłeś bardzo pomocny. Wziąłeś na siebie uwagę tej maszkary. No okej. Którędy ja teraz wchodziłem? Moment, chyba nie tędy. To coś tutaj musi być. A nie, wejście wyżej tylko. No okej, wiecie co? W sumie w tym momencie, kochani, ja skończę ten odcinek i dalej sprawdzimy ten statek już w następnym odcinku. To trzymajcie się i do usłyszenia. Pozdro, cześć, hej! Ej, można też w waszą stronę skończyć to ukłonem i podziękować tym samym za oglądanie. Proszę bardzo. Jaki pokorny i kulturalny. Na razie, cześć.